RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy PaySafeCard. Skromedek 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj przetestujemy sobie chyba najciekawsze auto, jakie dodali do Rocketa w historii. Czyli Zigzaga McQueena! Generalnie auto wygląda kozacko, no i też myślę, że kozacko pasuje do gierki. Wizualnie, chyba przez to, że jest takie komiksowe, to jest najlepiej wyglądające auto, moim zdaniem. Fajne są oczywiście też te oczy, że są animowane. Jest napisane, że im bardziej przyspiesza, tym mocniej mruży oczy ten samochodzik. I ogólnie z rzeczy ważnych, to cały pakiet kosztuje 2,5 tysiąca kredytów, ale możemy kupić sobie w najtańszym pakiecie za 1600 kredytów samo auto i... I koła, które jak widzicie można używać również do innych samochodów. Już powoli mnie wnerwia to kaczało, co za każdym razem jak wchodzę w tą zakładkę, ale jakby trudno. Ja zakupię dzisiaj cały pakiet, ale oczywiście przed tym trzeba wpisać jakiś kod twórcy. Także polecam tutaj kotedek. No i oczywiście jeżeli potrzebujecie zaopatrzyć się w kredyty i macie odblokowane wymiany, to możecie to zrobić taniej niż w gierce na RL Exchange'u. Jeszcze tam do początku grudnia stronka działa, także w zasadzie ostatnia szansa, żeby skorzystać. Co do samego samochodu, no to muszę tutaj przyznać, że po pierwsze nie można edytować malowania, w sensie można mieć jedno z tych trzech. Zobaczę, czy jakie jest to, czy można kolory zmieniać. Nie można zmieniać kolorów prawdopodobnie na żadnym. Tak, dokładnie, na żadnym nie można edytować kolorów, co moim zdaniem jest minusem. Natomiast na obie drużyny można mieć czerwoną wersję auta. Fajnie, że jest też taka niebieska wersja, jeżeli ktoś chce mieć dla niebieskiej drużyny niebieski samochód. No ale mi się tam podoba czerwony zdecydowanie bardziej. Koła widzimy, mimo tego, że można używać na Fenku, to na samym McQueenie można używać wyłącznie te kółka, co są w jego zestawie. I nie wiem, którymi najbardziej siedzą, prawdopodobnie te albo te. Chyba z tymi sobie zagramy. Musta można używać dowolnego. Czapka dowolna. Podwójne oczy, nie? Co to jest za zestaw elegancki? Kusi mnie to użyć, ale to będzie fatalnie wyglądało. Anteny nie zamontujemy. Wybuch oczywiście dowolny. Albo pokażmy ludziom, że jesteśmy burżujami i kupiliśmy pełny pakiet. Jak się to kaczał pisze? A, z tym, z myślnikiem. Ślad z potopą można mieć dowolny. Ej, mega fajnie brzmi. Ogólnie jest ciekawa sytuacja, ponieważ używam jakby hitboxu tego samochodu i nie zgadza mi się on z żadnym innym hitboxem. Na stronie jest napisane, że powinien to być hitbox do minusa, ale jak widzimy jest on nieco inny, więc nie wiem, czy to jest kwestia, że w Bakes modzie na razie jest to źle przedstawione. Czy jest to lekko przesunięty hitbox względem zwykłych samochodów, ale jak widzimy auto jest generalnie węższe, niższe, no i generalnie z przodu się zgadza, więc do kopania będzie całkiem niezłe. Ale jakby nie wiem, co z tym hitboxem. Nie wiem, czy to jest kwestia taka, że znowu jest inny hitbox niż tak naprawdę powinien być, ale może w końcu jest jakiś bardziej dopasowany hitbox, bo teoretycznie to jest dla minus, ale nie wiem co o tym sądzić, musimy zagrać mecze. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika, jest to Kimbo i nie mamy kółek, zdjęło nam kółka, więc na razie jest błąd chyba w rokecie. Wiecie co, ja będę musiał zresetować gierkę prawdopodobnie po tym meczu, bo może przez to mi się coś buguje z tym hitboxem i ze wszystkim i zapomniałem, że ja nie mam strzelać goli, tylko zwyczajnie lecieć na zagrania. A bo tak, bo na początku jest oczywiście test freestyle. Polecimy sobie na double reseta, polecimy sobie na jakiegoś pincha i jakiegoś mastiego. No i następnie zagramy rankę do 1v1, tak żeby szybko powiedzieć. I generalnie na sam początek już muszę powiedzieć, że to auto się giga małe wydaje. Wygląda kozacko. No prawdopodobnie z wyglądu najciekawsze auto w gierze, tak jak wcześniej mówiłem. I muszę tutaj przyznać, że już 3 lata temu miałem w planach nagranie TikToka z rzeczami, które moim zdaniem powinny być dodane do Rocketa, czy tam fajnymi współpracami, i właśnie jednym z nich był właśnie McQueen. I to też oczywiście fajnie by było, jakby pododawali też od razu złomki, maruchy, króla i sali i spółkę. Generalnie wszystkie te autka najlepiej, bo jest to bardzo fajna współpraca moim zdaniem, na którą też wyczekiwałem. Ale dobra, mniejsza, postrzelajmy sobie jakieś fajne piłki. O, ziomek chyba się nie spodziewał, że jest ten dodane, bo to dosłownie nagrywam z minutę po tym, jak dodali. Też jak oglądacie ten film, to już jestem na wyjeździe i przez jakieś półtora tygodnia znowu nie będzie filmów. W sensie mnie nie będzie, więc filmów nie będzie trochę dłużej. Ale jakieś tam shorty przynajmniej no, przygotowałem dla was, więc cokolwiek będzie wlatywała. Także generalnie wracają odcinki, ale jeszcze będzie mała przerwa. No i też wyjąłem sobie rękę z gipsu, więc to też jest ciekawa sprawa od ostatniego filmu. Nie no, ale to, że auto robi wrażenie, to w ogóle trzeba też skomentować, bo pierwszy raz w historii ktoś w ogóle pytał, jak mam jakieś atko. Wszystkie inne to ludzie mieli raczej wywalone. Ale potężny masti to był, szkoda, że nie weszło. No byłby ładnie odhaczony. Dobra, polećmy na jakiegoś
Generalnie zresetowałem roketa i dalej z tego co widzę różni się ten hitbox Dominusa od hitboxu McQueena. Więc mówię, nie wiem czy jest to kwestia stricte roketa. Czekajcie, może zresztą sprawdzę to. Zobaczmy czy dotknę piłkę równo z tym co jest tutaj pokazane. No dosłownie tak samo, a zobaczę hitbox Dominusa. Nie, definitywnie jest inny hitbox niż Dominus. Co jest? Zmieniałem hitboxy ostatnio, dodałem jakby nowe hitboxy, co byłoby super sprawą. Jakby nakładają je lepiej na auto, żeby pasowały. Więc teoretycznie jest to unikatowy... No nie jest to unikatowy jakby kształt hitboxu. Natomiast jest to minimalnie inne. Nie wiem co o tym sądzić. Na pewno jest to lepsze niż dawanie na pałę każdemu samochodowi identycznie ustawionego hitboxa. Więc moim zdaniem jest to pozytywna zmiana, co ostatnio się stała. Ale dobra, mniejsza, lecimy robić nasze zagrania. Nie no, ale z wyglądu? Mega dobrze to wygląda. Miałem kiedyś nagrać odcinek, co był złomek i McQueen zrobiony jako decal na samochody, czy tam przeróbka jakiegoś typa. A tutaj jest rzeczywiście nagle dodali. Super sprawa, zwłaszcza jak się było fanem tej serii. Wiem, że Bruce na pewno będzie mega zadowolony z tego DLC. Pewnie dopóki nie zagra tymi autkami, bo nie jest to hitbox Octane'a, więc nie jest to najbardziej grywalne nigdy. Ale sama idea samochodów w rakecie naprawdę fajnie. Kurczę, powiem wam, że ciężko mi się dzisiaj robi te zadania, ale nie przez to, że mi się źle gra tym samochodem, bo wbrew pozorom, mimo że jest to hitbox jaki jest, to czuję, że jest on bardzo dobrze odwzorowany, w sensie bardzo pasuje do tego samochodu. Natomiast ci przeciwnicy, jacyś tacy nie są słabi, nie zostawiają miejsca. To w taki lepszy sposób niż zwykle. Nie na pałę grają. Jakbym jakiegoś rankeda wystartował. Dobra, mamy ścianę na double reseta, szansa. Nie, nie zrobię. Co? Nie, teraz musimy wygrać ten meczyk. Niszczymy tego Boba. Dobra, jeszcze jeden. Albo w sumie jeszcze jeden, bo do remisu nie wiem czemu policzyłem. Nie by było teraz strzelić na nim coś fajnego, ale z tego setupu będzie ciężko. Chociaż gol to gol. No i napisane, dobra, bo mnie trochę striggerował. Kurde, dziwnie się robi strasznie te resety tym autem. Jakby serio, środek ciężkości tego auta był w innym miejscu. Dawno nie miałem takiej sytuacji, że grałem jakimś autem i faktycznie trzeba było go wyczuć. Więc poważnie wydaje mi się, że ten hitbox nie jest zakłamany w Bakes modzie w pluginie, tylko jest po prostu inaczej ustawiony niż zwykle. Co byłoby dużym plusem i w końcu jakaś zmiana w rakecie. Dobra, jest szansa na double reseta, jak nie zepsuję setupu. Jest jeden, jest drugi. Jest double reset zaliczony. Nie był to najbardziej widowiskowy double reset, ale goal to goal. Mamy kolejną szansę na double reseta, więc może jest z niej skorzystany. Dobra, to było... Nie trafiłem w X-a na padzie. Nie wiem jak to się stało, nie? Dosłownie na padzie. Nie to, że nie trafiłem w piłkę, tylko nie trafiłem na padzie w przycisk. Dobra, może polecimy na Mastiego, jak ktoś coś challenge'uje. Nie, strasznie dziwnie. Jakby nie wiem, bo to nie jest wada tego auta, że jest inne, tylko to jest sprawia, że będę się musiał nim nauczyć i grać. Mam nadzieję, że się finalnie nie okaże, że to jest zwykły hitbox Dominusa i nic z nim nie jest zrobionego, bo to by świadczyło, że zwariowałem. Ale autentycznie czuję, że się muszę nauczyć grać tym autem. Ceiling pinch. Nie, nie mogę wyczuć, nie mogę wyczuć. Niby jest gol, ale nie zliczy takiego czegoś. Ziemek wyszedł. O, Ziemek też ma McQueena! Fajna sprawa w sumie. Śmiesznie wygląda, jak popierdziela skrzydłem McQueen. To jakby jest najciekawsza rzecz chyba w tym, no nie, no jak to wygląda w ogóle? I z daleka od razu widać, że jest to McQueen. Jeszcze ciekawa mechanika by było, jak że dostaje ci demo i złomek przyjeżdża was odchylować zamiast zwykłego wybuchu. Nie no, to jakby tutaj trochę poleciałem w sumie. Proszę, proszę, wejdź. Dobra, pinch zrobiony, pinch odhaczony. 118, więc nawet nie tak źle. Ciao. Nie mogę, ten dźwięk naprawdę, w ogóle nie pamiętałem tego z filmu. Dobra, ostatnia szansa na Mastiego. O kurde. No to nie ma szansy. Dobra, mamy wolną ścianę, mamy wszystko co trzeba do zaliczenia ostatniego wyzwania. Dobra, double reset do Mastiego. Nie wiem, co się stało. Jakby ta piłka? Jakby chciała być uderzona jeszcze raz, ale finalnie nie została uderzona.
Ghost hit podczas Masty Flicka przy ostatnim touchu. Nie wiem, czy coś z tym hitboxem nie jest zbugowane w sumie. Masty Flick w top corner? Dobra, zaliczone nareszcie. To co, wypad z meczu i lecimy na rankeda. Właściwie to jeszcze zanim uruchomię rankeda, tak chcę sprawdzić jedną rzecz. Niech mi dadzą obrócić kamerę. Czy ten hitbox jest bardziej cofnięty, czy wystający? Bo wydaje mi się, że jest bardziej cofnięty. Dokładnie, jest jakby bardziej do tyłu. Co może sprawiać, że będziemy wolniejszy na przykład na kick-offie, co byłoby minusem. Więc teoretycznie pod kick-offy to może być słabe auto, no ale to zaraz zobaczymy. No i mamy naszego przeciwnika, na którym sobie przetestujemy. I czy też ciekaw jestem tych kick-offów, bo teoretycznie no... Wiadomo, na jedynkach zawsze można robić potem fake kick-offy, ale nie no. No wyraźnie byłem wolniejszy. Jakby może to był przypadek akurat, ale autentycznie wydaje mi się, że... Wolny na kick-offach będzie to auto przez ten cofnięty hitbox. Jeżeli to tak może działać. Chociaż wydaje mi się, że ostatnio właśnie była informacja, że ten... Kurczę, zawaliłem. Sorry, zagadałem się. Ale że ostatnio była informacja, że jakaś Formuła 1... Że jakaś Formuła 1 z kolei była przesunięta do przodu, przez co właśnie była bardzo dobra na kick-offy. To jest tak jakby odwrotność. Tamtego... Sfejkujmy sobie i strzał pod poprzeczkę. Właściwie to nawet po ziemi chciałem, ale... No nie mam jeszcze wyczutego tego samochodu, ale gol to gol. Sprawdźmy kolejny kick-off. Wygrany, ale znowu mam wrażenie, że byłem jakby niesłusznie do tyłu. Ciekawe doświadczenie bardzo. Dobra, 2-1. Nie no, naprawdę jest to auto, co dawno nie miałem takiego mętliku w głowie. Prawdopodobnie nawet nigdy nie miałem takiego mętliku podczas testowania samochodu. Bo nie wiem, co sądzić o tym hitboxie. To może być pierwsze auto, co faktycznie wypadałoby się nauczyć nim grać. Że nie jest to dosłownie ten sam hitbox. No w sensie nie liczę tej formuły, bo nie grałem ją, odkąd ją zmienili. Bo na ten moment, prawdę mówiąc, słabo mi się dosyć gra pod kątem mechanicznym, ale mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że właśnie jest ten hitbox inny i to jest do nauczenia. Musiałbym przywyknąć. Wiadomo, że Dominus to Dominus. Sama baza hitboxa nie jest moim ulubioną. Zdecydowanie wolę hitbox Fenka i Octane'a, w sensie no, Fenek i Octane to ten sam hitbox. Po prostu hitbox Octane'a powinienem powiedzieć. Ale prawdopodobnie jest to najbardziej unikatowe auto pod wieloma względami, nie tylko pod względem wyglądu. Ale to by była dobra zmiana, że w końcu te auta się czymkolwiek różnią poza wyglądem i odzwierciedleniem hitboxa. Więc to by znaczyło, że ta gra idzie w dobrą stronę, no chyba, że dostaniemy za parę dni info, że był błąd z hitboxem i to naprawiają teoretycznie. No ale tego tak naprawdę bym nie chciał. Tylko liczyłbym na to, że te auta w końcu będą się minimalnie chociaż różniły rozmiejscowieniem hitboxa, żeby pasowały bardziej do siebie. Koleś nie ma boosta, ja nie wiem na co on liczy. Zabierzmy mu wszystko tutaj, co mógłby się doładować. I straćmy gola, bo jestem bałwanem. Fatalnie to zrobiłem, nie? To nigdy nie powinno być bramką. Dobra, zdążyłem. Swajkujemy go z wylotem, on nie ma boosta znowu. Spróbujmy go zdemować, chciałem powiedzieć, ale się nie udało. Dobra, zebrał setę. Ma aerial, ale ciężko piłkę bardzo. Nie strzelimy z tego, nie zbierzemy boosta, więc sobie pojadę po lewo. Żeby po prostu nic nie mógł zrobić większego. I wybijamy. On będzie przed nami, natomiast znowu powinien mieć mało przyspieszenia. Ale ja mu zostawiam wolną bramkę i opena. Dobra, muszę bardziej agresywnie zagrać, to myślę będzie rozwiązanie. Sprawdźmy kolejny kick-off. No w zasadzie wygrany, ale... No czuję, to tak jakby cofnięcie samochodu. On nie trafił w boosta. To musi być gol. Nie mówcie mi, że nie wykorzystam tego. Nawet nie żartujcie. Dobra, on ma setkę i nie strzeliłem gola z tego, co się przed chwilą stworzyło. I teraz ja nie mam boosta. No nie, role się odwróciły. Dobra, nie dostałem demo przynajmniej, więc... Nie mamy gwarantu stracenia bramki. To jest nieprzyjemnie, co by nie mówić. Dobra, mamy gwarant stracenia bramki, bo dostałem mikrobumpa. Dobra, sfejkujemy na tym kick-offie, może się nie rzucimy za bardzo w oczy. Jest okej. Dobra, nie trafił. On to... Kop? Wejdzie? No nie, nie wierzę, że... Obronił to w taki sposób, ale mamy tu opena. Nie zdążę tego strzelić od razu. On nie ma boosta, dobra, flick, jakiś nawet fajny. Nie wiem, dziwnie się gra tym autem. Znowu kick-off, powiedzmy, że wygrany.
I odbiorę mu setki, żeby nic nie miał. Kontrolujemy to spotkanie. I flick. Dobrze się nim flikuje. Szkoda, że nie da się zwracać przedmiotów w rokecie, bo bym wam po prostu polecił kupić to auto i przetestować, zobaczyć na własnej skórze. Bo wiadomo, że te auta są teraz mega drogie. I teoretycznie, no, ciężko wydawać tyle, żeby kupować jakieś losowe autka z DLC. Chociaż McQueen na pewno jest losowym autem. Ale dalej, no, DLC za tyle kasy. Nie chcę nawet tego przeliczać, ale dużo to kosztuje. I prawdopodobnie, jak większość autek, nie będzie za fajne do grania. Ale jest to naprawdę unikatowe doświadczenie. Dobra, nie polecę na Ariala. Zagramy odpowiedzialnie. Co to za flick jest? Tutaj przebijmy go, szkoda, że bez demo. To się mogło skończyć demo na nim. On się wywala mimo wszystko. I mnie to zbejtowało, żeby podjechać i tracimy gola. No nie. Najgorzej na świecie. Koleś się tak wywalił, że myślałem, że go zdemuje, nie? Mam tutaj wyrównane spotkanie do samego końca. Dobra, wybijamy. Kopnij mnie. Nie kopnął mnie. Szkoda, bo myślałem, że jak nie kopnie, to... Dobra, jest zdemowany. Muszę to strzelić. Dobra, na zerowej sekundzie strzelam na 7-6. Wygrany meczyk? Nie wiem, ten test jest naprawdę jakiś wyjątkowy. No nie wiem, co powiedzieć o tym aucie. Pierwszy raz mam totalny mętlik z tym, czy polecić jakiś samochód, ponieważ jest on najbardziej wyjątkowym autem, jakim grałem w tej rozgrywce. Prawdopodobnie nie będę nim grał rankedów. Myślę, że nawet na pewno nie będę nim grał rankedów, ale no zobaczcie, jak on wygląda. No to jest kozacki samochód i po prostu czekam, jeżeli dodadzą jakiegoś złomka czy inne samochody z samochodów, żeby sobie nimi też pojeździć, potem jakieś fajne odcinki może jeszcze ponagrywać. Ale dosłownie, jeżeli chodzi o gameplay tym samochodem, nie wiem, co nim powiedzieć. Także taka niecodzienna konkluzja. No na pewno, jeżeli chcecie wsiąść do auta i od razu nim dobrze grać, to moim zdaniem słaby jest ten samochód pod tym względem, przez to, że się różni. I też sam fakt, że jest to Dominus, no to też generalnie jest dla mnie okej. Ale pierwszy raz, prawdę mówiąc, nie jestem w stanie wydać takiego ostatecznego werdyktu o samochodzie, no. Mam nadzieję, że jest to sygnał po prostu dobrych zmian w rokecie i że zwyczajnie będą różne hitboxy, czy tam różne umiejscowienia. Ja już nie chcę przedłużać, bo tutaj właściwie w kółko gadam to samo. Jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup tego samochodu, to pamiętajcie o kodzie twórcy ETEK. Możecie zostawić lajk oraz jakiś komentarz. No i ja już nie będę przedłużał. Elo, elo.